Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot świętego ojca Bazyliusza Wielkiego. Wypisany od Amfilochiusza, biskupa Ikonium, ale po większej części z jegoż samego pisma i z Grzegorza Nazjanzena i Nissena wybrany. Żył około roku pańskiego 350. Bazyliusz, od wielkiej żywota świątobliwości i wysokości nauki, wielkim nazwany, rodem był z Cezarei Kapadockiej, wychowany z dzieciństwa w Neocezarei od baby swej nabożnej, chrześcijanki od Makryny, która była uczennica Grzegorza Cudotwórcę, onegoż miasta biskupa, i wiele słów i kazania jego pamiętała, i oną nauką chrześcijańskiej pobożności i wiary, młode serce dziecięcia, wnętrzka swego, jako sam o tym wypisuje, pokrapiała. Młodość swoją na nauce pierwej w Cezarejej, a potem w Carogrodzie zabawiał. I dobrze w naukach wymowny i filozofii ćwiczony, na większą doskonałość ich puścił się. Do matki na on czas nauk wszystkich, do Aten, do Grecji. Gdzie też on Julianus, apostata, który rychło potem był cesarzem, na naukach przemieszkiwał i był mu dobrze znajomy święty Bazyliusz jako współuczeń jego. Nalazł też tam znajomego swego towarzysza Grzegorza Nazjanzena, z którym tak zaczął bardzo gorącą i na potem nigdy nierozerwaną miłość. Bo Nazjanzenus, widząc jego święte obyczaje i wielką w młodości stateczność i dziwną ostrość rozumu i okrasę wymowy, umiał sobie serce jego jednać i do przyjaźni uprzejmej pociągać. Tak dobrze już był w naukach Bazyliusz podrosły, iż mu się Ateny grube widziały, a zdało mu się, iż nie było się w nich czego uczyć. Cieszył go lepszą nadzieją Nazjanzenus, prosząc, aby się lepiej rzeczom przypatrzył. I żyli z sobą jako dusza jedna we dwu cielech. Jeden drugiemu ustępował i sławę własną jeden na drugiego wkładał. W tym się upominając, aby cnotę miłowali, a żywot do przyszłej po śmierci nadzieje prostowali. I to zawsze mieli przed oczyma, aby wedle rozkazania Bożego żywot swój prowadzili, a jeden drugiego do cnót świętych ubiegał i przykładem budował. Towarzystwo mieli z uczciwymi i spokojnymi współuczniami. Wiedząc, iż się człowiek rychlej złemi zmarze, niżli cnotą ozdobi, jako prędzej zachorzeć, niżli ozdrowieć możem. Mieliśmy, prawi, dwie drodze. Jedne przedniejszą, która nas do świętych domów naszych i świętych doktorów prowadziła, a drugą podlejszą, która nam nauki świeckiej i mistrze ich ukazowała. Inszej onej drogi, która do świąt i widoków i igrzysk i schadzek i godowania prowadzi, zaniechaliśmy, bo próżno się w czym takim kochać, co pomocy do uczciwego życia nie podaje, a lepszymi ludzi nie czyni. Drudzy z rodzaju i przezwisk pochwały szukali, a myśmy za jasne i wielkie imię poczytali chrześcijany być i tak się zwać i z tego się chlubić. W Atenach bałwochwalstwa większe niżli po wszytkiej Grecji szkody nam nie czyniły i owszem w wierze nas umacniały, patrząc na błędy i szalbierstwa pogan. Z szatanami, które tam dziwnie chwalą, gardziliśmy. To święty Nazjanzenus. Takim żywotem i nauką ona para towarzyszów wszędzie się po wszej Grecji i innych stronach bardzo wsławiła, między uczonymi zwłaszcza. Mieli za mistrze swoje dwu przedniejszych pogańskich filozofów, Homeriusza i Libaniusza, którym się w nauce równali, albo one przewyższali. Przemieszkawszy w Atenach Bazyliusz i tam Nazjanzena, którego Ateńczykowie do czytania i nauczania krasomóstwa przymusili, zostawiwszy, puścił się do ojczyzny, do Cezarejej, gdzie zaczęty żywot doskonale w czystości i wzgardzie świata wszytkiego prowadził. Nieczystością cielesną nigdy się nie pomazał. I sam o sobie mówi, tylom, prawi,
myślą kwiat czystości mojej poszpecił. A gdy on Julian, współuczeń świętego Bazylego, na cesarstwo wstąpiwszy i Chrystusa się zaprzawszy, uczone ludzie do siebie w chytrości zbierał, pisał też do świętego Bazylego, aby do niego przyjechał. Lecz on żadną miarą nie chciał i list mu mocnego wyznania wiary swej napisał, której towarzystwem jego mazać nie chciał. Przemieszkawszy w Cezarejej, puścił się Bazyleusz do Egiptu, Palestyny i Syrii i Mezopotamiej, chcąc się mnichom w tych tam stronach przypatrzyć i do takiego się żywota pobudzić. I zbiegał one wszystkie kraje jako dobra pszczoła, miód z onych kwiatów żywota od świata oddzielonego, a z Bogiem złączonego biorąc. Na tej drodze po miastach wiele ludzi, a zwłaszcza uczonych filozofów, do Chrystusa pociągał. Między innymi Eubula, którego i do towarzystwa swego i opuszczenia świata zaciągnął. A gdy był w Antiochiej, nalazł w Gospodzie Filoksena, ucznia Libaniusza Zofisty. A on się z rozkazania mistrza swego z niejakimi wierszami homerusowymi biedzi, których wykład, gdy mu trojaki święty Bazyliusz ukazał, a on go do mistrza swego spisawszy odniósł, dziwował się Libanius i rzekł: nie masz teraz na świecie tak mądrego, który by taki wykład naleźć mógł. Skąd to masz? Powiedział, iż od jednego gościa, który u ojca mego jest. Zaraz bieżał tam Libanius i poznał miłego przyjaciela i niegdy ucznia swego. I wziąwszy ich do domu swego, gdy im rozmaitych potraw dawał, oni na samym chlebie i wodzie, dziękując Panu Bogu, przestawali. Zapaliwszy się z rozmów i przykładu ich do wiary świętej, rzekł Libanius: teraz wykonać dobrych myśli nie mogę, ale proszę, Bazyli, abyś ucznie moje, lud młody, do dobrego upominał. I gdy je do niego skupił, nauczał ich święty Bazyliusz, aby czystość duszną i cielesną chowali, aby chodzenie ciche, wymowę rozdzielną i rozmyślną, pokarm i napój, ciała i głowy niezapalający mieli. Przy starszych w milczeniu, przy mędrszych w słuchaniu, przy urzędzie w poddaństwie, z równymi i podlejszymi w nieobłudnej miłości, aby się zachowali, aby mało mówili, a wiele pojmowali, uporu i świegotania się wiarowali, niełacno się śmiali, wstydu się uczyli, z niewiastami bezpiecznymi nie rozmawiali, oczy ku ziemi spuszczone, a serce w niebo podniesione mieli, strzegli się swarów, mistrzostwa się nad innymi nie domagali, a świeckiej czci i sławy za nic sobie nie ważyli. A jeśli kto z was, powiada, drugiemu może dobrze czynić, czekaj odpłaty z nieba wiecznej, od Chrystusa Jezusa Pana naszego. Gdy się zaś święty Bazyliusz do Cezarejej wrócił, tam na kapłaństwo poświęcony jest. A mając niejaką nieżyczliwość u biskupa onego miasta, Eusebiusza, udał się na pustynię do Pontu, na żywot mniski, na który pociągnął z sobą Nazjanzena i żył tam na wzór onych ludzi, którym się w Egipcie i innych królestwach przypatrzył, jako sam pisze. Tam wiele mnichów do siebie zgromadzili i reguły im mądre z wielkim Ducha Świętego natchnieniem napisali, i żywot on anielski wiedli, który pogański filozof Libanius wysławia, pisząc one słowa do Bazyliusza, niegdy ucznia swego. Jam cię, gdyś jeszcze młodym był, miłował, boś w sobie miał umiarkowanie ludzi starych w mieście pełnym rozkoszy, to jest w Atenach. I myśliłem, gdyś się do ojczyzny wrócił, co teraz czyni Bazyliusz? Podobno prawnych spraw i rzecznictwa pilnuje, albo bogatych ojców dzieci retoryki uczy. A gdy mi powiedziano, żeś się do lepszej drogi udał, oto większe staranie mając, jakoby się z Bogiem sprzyjaźnił, aniżli oto, jakoby bogatym był, mam cię za szczęśliwego i twoje kappadoki. Ciebie, i żeś wolał takim być, a one, iż takiego sąsiada mieć mogli. Patrz, jako i poganin żywot mniski chwali. Na hańbę dzisiejszych heretyków, którzy mu przyganiają i uwłóczą. Na onej puszczy w Poncie ostry on żywot Bazyliusz z Nazjanzenem
i z wielu innych ludzi doskonałych wiodąc, żywności dodawanie miał od matki swej Emeliej, która z drugą stronę rzeki we wsi mieszkając, życia też onego naśladowała. W ten czas on Julianus, cesarz, odstępnik i prześladownik wielkich chrześcijan, do Persji się wyprawiwszy zginął i z wielkiego postrachu Kościół Święty, który gubił, wybawiony został. Piszą niektórzy, iż do Persji jadąc był w Cezarejej i na świętego Bazyliusza jako na biskupa onego miasta przegrażał się. Ale drudzy tego nie przyjmując mówią, iż na on czas, gdy zginął Julianus, święty Bazyliusz na puszczy mieszkał i jeszcze biskupem w Cezarejej nie był. Jednak to się przeć nie może, co napisał święty Damascenus z Helladiusza, który po świętym Bazylim, biskupie cezarejskim był, iż przed obrazem przeczystej Matki Bożej, na którym też był Merkurius święty, męczennik i żołnierz malowany, prosił Pana Boga, aby kościół swój od Julianowej pogańskiej ręki wybawił. I widział, iż on obraz Merkuriusza zaćmił się, a potem się z krwawą włócznią ukazał. Po czym już Julianus zabity był na onej w Persjej wojnie, o czym czytaj w rocznych dziejach kościelnych. Jakie na onej puszczy ćwiczenia i ostrości żywota były u mnichów, które święty Bazyliusz nauczał i którym reguły i prześwięte prawa napisał, dotyka nas Janzenus, tegoż w tenże czas życia uczestnik. Jedni, prawi, w żelaznych pętach stękają, drudzy popiołem się karmią i łzy w napój swój mieszają. Drudzy przez dni 40 i nocy na zimnie i śniegu jako drzewa jakie stoją, sercem się od ziemi podnosząc, a samego w nim Boga mając. Drudzy usta swoje i język zamykają, na chwałę je tylo Bożą otwarzając. Drudzy głowy swoje Chrystusowi bez strzyżenia poświęcają, et cetera. A gdy Walens cesarz wszytek się do Arianów udał i od nich chrzest wziąwszy na katoliki się ostrzył, biskupi po wszem państwie rzymskim o zachowaniu wiary przesławnej myśląc, uczone ludzie do siebie na obronę prawdy katolickiej przygarnywali. I zaraz też ojciec świętego Nazjanza, który w Nazjanzie był biskupem, przyzwał z wielką prośbą do siebie syna swego w starości już długiej będąc, aby mu pracy kościelnej i obrony owiec od wilków Arianów i Sabelianów pomagał. I pierwej z onej pustyni Grzegorz na ojcowską prośbę wyszedł. Potem też Eusebius, cezarejski biskup, pisał do Bazyliusza, prosząc, aby mu wojny onej na heretyki pomógł. A gdy się długo wymawiał, pokoju onego i żywota anielskiego opuścić nie chcąc, jechał poń Nazjanzenus i z sobą go do Cezarejej przywiódł, gdzie Bazyliusz pilnie i z chęcią kościołowi służył, nauką i wykładem Pisma Świętego. I tam księgi Salomonowe przypowieści wykładać począł i wiarę o prawdziwym bóstwie Syna Bożego utwierdzał, na heretyki serce ludziom czyniąc i do cierpliwości je w uciskach o prawdę Bożą pobudzając i inne posługi kościelne wedle potrzeby i zdania biskupa swego odprawował. Pisał w ten czas i przeciw Eunomiuszowi, który się z nauką swoją chlubił, bluźniąc, iż tak wiele umiał jako sam Bóg. A święty Bazyliusz mrówkę mu, robaczka małego, ukazował, prosząc, aby jego naturę zrozumiał, a powiedział, jaki mrówka ma rozum, gdy się na zimę opatruje i ziarna nosi i zbiera, gdzie ma serce, wątrobę i oczy i uszy, et cetera. A gdy głód wielki był w Kapadocjej, Bazyliusz mową i namową mocną języka swego bogatych gumna i komory otworzył i sam głodne z pilnością karmił i wszytkę ojczyznę swoją przedawszy na pomoc głodu onego obrócił. Zatem Eusebiusz Cezarejej biskup zachorzał i z prędka przy posłudze i na ręku świętego Bazylego ducha Bogu oddał. I widząc skłonność duchowieństwa i ludu do siebie Bazyliusz, bojąc się, aby go na biskupstwo nie wybrali i porwali, uciekł i pilnie się skrył, wszakże tak, iż oczy na to obracał, aby heretyk się jaki na onę stolicę nie wcisnął. Listami częstymi z Nazjanzenem się porozumiewał, jednego na onę stolicę godnego ukazując,
a prosząc, aby do niego przyjechał. A on się z wielką uprzejmością starał, aby Bazyliusz na biskupstwo wybrany był. Bo Ariani i starosta cesarza ariańskiego Valensa bardzo nalegał i wiele ludzi do siebie pociągał, aby swej sekty biskupa postawić w Cezareję i mógł, czego się bojąc i ojciec Nazjanzena, biskup Nazjanzeński, Grzegorz, bardzo będąc stary i chory, wieść się do Cezareje i dał, aby Bazyliusz w one złe czasy ariańskiego panowania na stolicy onej zasiadł. Wspomogła ręka Boża katoliki, iż Bazyliusz wybrany i poświęcony został. Na biskupstwie onym wielką miał pomoc do świętych prac swoich z Nazjanzena Młodego, którego i upomnienia, i wolne przymówki, i przestrogi, jako od przyjaciela serdecznego odnosił. Brata też swego rodzonego Piotra z mnicha kapłanem na służby i prace kościelne uczynił. Tegoż czasu matka jego Emmelia żywota dokonała stara i święta. Jeszcze za prześladowania Maksymina cesarza z innymi po lesiech się i pustyniach kryła. Przeszła 90 lat i dalej. Syn jej był drugi, Grzegorz Nissenus. I ten Piotr, o którym się wzmianka stała, i córka Makryna, w panieństwie Bogu na żywot mniski poświęcona, i inne potomstwo, które się nie mianuje, wszytko pobożne i z wielkimi cnotami, którymi się dom i żywot tego świętego Bazyliusza okrasił. Prace biskupie, choć słaby i chory zawsze był, bez odpoczynienia gorąco odprawował. Nauką, pisaniem, upominaniem i oną apostolską miłością ku owcom Chrystusowym, którą napełniony był. Najcięższa mu była z Ariany wojna, bo Valens cesarz, gdy jedne biskupy powyganiał i stolice ich Ariany swojemi osadził, drugie bojaźliwe do milczenia albo przyzwolenia na swe bluźnienia przymusił. Żarł się o to, iż widział Bazyliusza na swej stolicy bezpiecznie siedzącego i inne posilającego, aby się jego kacerstwem brzydzili. I gdy objeżdżając państwo, a katoliki uciskając do Cezareje i przyjechał tento Valens, starał się pilnie przez przednie pany swoje, aby Bazyliusza do ariaństwa pociągali obietnicami i prośbą i pogróżkami. Na koniec i od białych głów rzezańce do niego posyłano, którzy w wielkiej łasce cesarskiej byli. Ale nie trafili na słabego. Modestus, starosta, nawiętrzy nań po tym najazd uczynił. Przyzwawszy go do siebie, namawiał go do cesarskiej wiary i posłuszeństwa. Powiedział święty: kogo pierwej i w czem słuchać? A na groźby rzekł: jeśli mi majętność pobierzesz, nie ubogacisz się, a mnie nie zubożysz. Podobno tych moich wytartych szatek i trochę książek nie potrzebujesz, w których wszytka majętność jest moja. Wygnania się nie boję, bo moja wszytka jest ziemia, albo Boża, na której gospodę mam. O męki nie dbam, które mnie do pożądanej śmierci przywiodą. I tym mi dobrze uczynisz, iż mnie prędzej do Boga mego poślesz. Na co rzekł Modestus: żaden ze mną tak bezpiecznie nie mówił, a święty powiedział: boś na biskupa nie trafił. W innych rzeczach pokorę i cichość pokazujemy, lecz gdy nam kto Boga i prawdę wydzierać chce, o nikogoż nie dbamy. Przydaje Sfidas, iż mu na koniec rzekł: rozmyśl się do jutra, bo cię zgubić dam. A on rzekł: ja tymże będę, ale sobie życzę, abyś się ty nie odmieniał. O, jaki bych dał upominek temu, który by mnie z woru tego błotnego wyzwolił. Odniósł Modestus oną rozmowę swoją do Valensa, mówiąc: przegraliśmy. Ani słowy, ani obietnicami, ani groźbami użyć się nie da. Wtedy zakazał cesarz, aby mu się więcej nie przykrzono. I chcąc co gwoli Bazyliuszowi świętemu uczynić, w święto trzech królów szedł do jego kościoła, w którym patrząc na ohendostwo, śpiewania i wielki porządek i na nabożeństwo owiec jego, prawie omdlewał, iż nigdy takiej w kościele wspaniałości nie widział. Tam do jego rozmowy przystąpił święty Bazyliusz i mówił prawie słowa Boże, którym ja słyszał, mówi święty Nazjanzenus. I od tego czasu łaskawszym cesarz na nas być począł. Jednak przemogli ludzie złośliwi,
znowu na świętego u cesarza powstając, iż się im namówić dał, aby na wygnanie osądzony był Bazyliusz. I gdy wyrok nań podpisować chciał, pióro się psowało, raz i drugi raz, aż trzeci raz chcąc pisać, ręka mu zadrżała. A on, uczuwszy moc Bożą, kartę zdrapał. Pan Bóg jeszcze chciał tego okrutnika i drugim cudem upomnieć. Zachorzał mu syn, Galates na imię. Pomocy żadnej nie było, cesarz się frasował i na modlitwie na ziemi leżał. Modlić się swoim arianom kazał, ale pociechy nie było. Musiał się do świętego Bazylego uciec, a sam się go wstydząc, przez innego do siebie przyciągnął. Mówił mu święty: opuść błędy, a kościołów nie prześladuj, a Pan Bóg syna przez mnie uzdrowi. I przyzwolił cesarz, pisze święty Efrem. I był uzdrowiony synaczek. Lecz zaś ariańscy wężowie serce mało statku mające zepsowali i odmienili. I gdy ono dziecię fałszerze chrzcili, w ich ręku umarło. Dokłada święty Nazjan Zenus, iż i nad onym modestem starostą takiż cud uczynił święty Bazyliusz, chorzejąc bardzo do jego się modlitwy uciekł i zdrowym został. Jako święty Efrem do nawiedzenia i poznania świętego Bazylego wzbudzony był od Ducha Świętego, sam o sobie napisał: patrz w jego żywocie. Miał i drugą potarczkę święty Bazyliusz z starostą Eusebiuszem, który po modeście nastąpił, a był cesarski wuj. Poruczoną sobie miał Kapadocją i Pontum. Wdowę jedną zacną, bogatą, urodziwą i młodą przymuszał ten starosta za jednego senatora w małżeństwo. Ona się do kościoła i do ołtarza uciekła. Wydać jej nie chciał święty Bazyliusz, a on szukać onej niewiasty w jego komorze, w której aniołowie mieszkali, kazał. A gdy jej nie naleziono, pozwał go do siebie on Eusebius, fukał, groził świętemu. On mu się na wszytki męki podawał i mówił: będziesz li mnie żelazy drapał, wątrobę mi uzdrowisz, bo widzisz, jakom chory. W tym się miasto na starostę wzburzyło i biegli wszyscy i niewiasty, kto z czym miał, chcąc go zabić. Przelękł się on niezbożnik i ledwie go od śmierci Bazyliusz wyprosił u ludzi i wybawił. Tak Pan Bóg dziwy czyni, a tyrannom nie da przewodzić, co chcą nad swojemi, aż on dopuści. One niewiastę posłał święty Bazyliusz do klasztora, w którym siostra jego Makryna była starszą, i tam chwalebnego żywota dokonała. Zwano ją Westiana, a ojca jej Araksius, senator wyższej rady. Niewypowiedziane prace i trudności i kłopoty na swym biskupstwie wycierpiał ten święty w one złe czasy ariańskie, gdy upadającym w ariaństwo pomagał do zatrzymania wiary, gdy błędne nawracał, gdy uciski kościelne opłakiwał, gdy płaczące i cierpiące od arianów cieszył i pomocy na ich nędzę szukał, gdy po twarzy wielkie odnosił i od heretyków i od swoich niektórych, jakoby się do heretyków skłaniał. Damazus papież miał go trochę podejrzanym z powieści niektórych mnichów jego, acz nic jawnie twierdzić nań nie śmiał, jedno iż mu na listy jego nie odpisował. W tych listach do Damaza i zachodnich biskupów prosił, aby zachodnim kościołom, tak od arianów roztargnionym i udręczonym, pomoc jaką i pociechę dali, a swoje posły na uspokojenie i wyklinanie heretyków posłali. To jest, aby Damazus, jako najwyższy pasterz wszystkiego kościoła, sędzie swe wysłał, a nad nędzą się wielką ludu Bożego zmiłował. Jednem wysoką i doskonałej filozofii chrześcijańskiej godną cnotę pokazał, gdy go Eustatius, ariański biskup, oszukał, katolikiem się udając, a prędko się zaś jawnie odkrył, iż jako i pierwej przy Ariusie stał. Rozpisawszy listy, Bazylego świętego za arianina udawał, wiele innych nań fałszów kładąc. On, bardzo obrażony i sfrasowany, nie odpisał mu zaraz, bojąc się, aby czego z gniewu nie wypuścił. I wolał 3 lata gniew i żałość w sobie tłumić,
Toż po tym, dobrze opłonąwszy, sławę swoim pisaniem u tych, którzy go nie znali, oczyścił. Osobliwą wiódł przyjaźń z Ambrozjuszem Świętym i częstymi się listami nawiedzali. A gdy go święty Ambrozjusz prosił, aby mu ciało świętego Dionizjusza Mediolańskiego, biskupa męczennika, który dla katolickiej wiary wygnany w Kappadocji umarł, do Mediolanu posłał, ochotnie to uczynił Bazyliusz i ciało onego świętego kwoli jemu zasłał do Mediolanu. Pisma mu też swej prace posyłał, które około wykładu Pisma Świętego i rozbijaniu fałszów kacerskich wydawał, które Ambroży Święty między swoje pisania wkładał, co poznać z księgi jego niektórych. Dzieje przedziwne tego świętego Bazylego, przyliczym z tego pisania żywota, który Amfilochius wydał, których acz Nazian Zenus nie wspomina, jednak to mógł dla swoich pewnych przyczyn opuścić. Raz niewiasta uboga prosiła go o przyczynny listek do starosty, aby jej pobór odpuścił. Uczynił tak, napisał. Odpisał mu starosta. Radbym to uczynił dla ciebie, Ojcze Święty, ale nie mogę. On mu zaś napisał. Jeśli wola dobra jest, a możności nie masz, znośna rzecz jest. Ale jeśliś mógł, a nie chciałeś, wiedz, że iż cię Chrystus ubogim uczyni, iż gdy będziesz chciał dać, nie będziesz mógł. I tak się stało. Wkrótce rozgniewał się na starostę cesarz i wsadzony był do więzienia. Uciekł się o przyczynę do świętego Bazyliusza i był po 6 dniach wolny. A dziękując przyzwał niewiasty onej i z swej majątności dał jej dwojako więcej niż prosiła. Proterius niejaki, senator nabożny, jedne córkę mając, do klasztora ją Panu Bogu poślubił. Czego czart broniąc, sługę jego pożądliwością onej panienki zaraził. A nie mogąc ku myśli swej przyjść, sługą i nierównym jej w stanie będąc, udał się do czarownika, wiele mu złota obiecując, jeśli by mu w tym pomógł. On mu potuszył, jeśli by się Chrystusa zarzekł i to na piśmie chciał dać. Uczynił tak nieszczęsny człowiek. A czarownik napisał mu list do pana swego diabła, prosząc, aby mu pomógł, żeby tę pannę za żonę mieć mógł. I z onym listem kazał mu w nocy stanąć na jednym pogańskim grobie, a list wzgórę podnieść. On tak uczynił. I wołać na diabły począł. I wnet przybierzeli i prowadzili go do swego pana na stolicy wysokiej siedzącego, a około niego wielkie wojsko czartów było. Wziął on list od nędznika i spytał. Wierzysz ty w mnie? A on rzekł, wierzę. Zarzekasz się Chrystusa? Rzekł, zarzekam. A czart rzekł, zdradzacie mnie radzi, gdy w potrzebie się do mnie uciekacie, a otrzymawszy co chcecie, wracacie się do Chrystusa, który was jako dobry i łaskawy przyjmuje. Ale zapisz mi się ręką swą, iż się Chrystusa i chrztu zarzekasz, a do mnie na wieki przystajesz, i ze mną wiecznie mieszkać będziesz, a ja dam to, o co prosisz. On to wszystko uczynił i do domu się wrócił. Wnet czart nieczysty, złymi myślami i żądzami, pannę tak zapalił, iż jawnie na ojca wołać poczęła. Abo mnie za tego daj, albo się sama zabije, a twoją duszę na sąd Boży pozowę. Ojciec smutny po długich namowach i radzie przyjaciół, gdy tak prawie szalała córka jego, uczynić to musiał. Słudze onemu córkę w małżeństwo i majętność swoją oddał. Po chwili powiedzą onej paniej, mąż twój do kościoła nie chodzi, podobno chrześcijaninem nie jest. Ona się przelękła, a mówiąc z nim o tym i narzekając nań i na swe ku rodzicom nieposłuszeństwo, powiedziała na koniec. Jutro mi się oczyścisz, a ze mną do kościoła szedłszy, tajemnice niepokalane weźmiesz. On tak ściśniony, powiedział jej wszystko, co się stało. Mężnie sobie poczęła białogłowa ona, zaraz przestraszona, bieżała do biskupa swego Bazyliusza, płacząc, a wołając, zmiłuj się nade mną. Towarzystwo mam z diabły i takem rodzice moje rozgniewała.
i powie mu rzecz wszytkę. Przyzwał nędznika onego biskup święty i sam, nie tając nic, oznajmił, co było. Spytał go: chcesz li się wrócić do Pana naszego? Radbych, rzekł. Ale nie mogę, dałem i zapis na się. I spyta go: wierzysz, że jeszcze zbawion możesz być? Powiedział: wierzę, ale pomóż niedowiarstwu memu. I włożył mu krzyż święty na czoło i wprowadził go do jednej przy kościele komórki, zamykając go na 3 dni, a nauczając, co miał czynić. 3. dnia przyjdzie do niego święty biskup, pyta, co się z nim dzieje. Źle, powiada, czynią mi bardzo złą myśl i kamień mi na mnie ciskają i ukazują mi mój zapis, mówiąc: tyś nas szukał, nie my ciebie. I dawszy mu trochę jeść, a dobre mu serce czyniąc i krzyż święty nań kładąc, jeszcze go na 2 dni zamknął. Potem nawiedzi go i zrozumie z niego, iż już czartów nie widzi, ale z daleka słyszy głosy ich i przegruszki. Jeszcze go żegnając i nad nim się modląc, zamknął na 40 dni. A gdy go potem nawiedził, powiedział z radością, iż się mam dobrze. Widziałem cię dziś, a ty się biedzisz z czartem i pokonałeś go. I wziął go do swojej komory. A nazajutrz zgromadził księżą swoją i lud wszystek i prosił ich, aby za onę straconą owcę modlili się Panu, a całą noc na tej zabawie zostali. I gdy skończyli, rano prowadził onego młodzieńca Bazyliusz ze wszystką procesją do kościoła. Tedy czarci przylecieli i z ręku Bazylego niewidomie wydzierali człowieka onego. Tak, iż i świętego biskupa porywali i wołali na koniec: bezprawie nam czynisz, Bazyli, owo jego zapis. On do nas przyszedł, nie my do niego. I słyszał lud głos ich i wołali: Kyrie eleison. A Bazyliusz rzekł: błogosławiony Bóg mój, lud ten ręku podniesionych do Boga nie spuści, aż się ten zapis wróci. I gdy lud wołał Kyrie eleison, a płakał, zapis on czarci z powietrza spuścili, który ukazując młodzieńcowi onemu, gdy go poznał, wszyscy się dobroci boskiej pokłonili. Wprowadzony tedy do kościoła, poczytany jest między wierne i tajemnicami świętymi ochłodzony. Nauczając go święty Bazyliusz, jako się na potem sprawować miał, oddał go żenie jego, chwalącej Boga bez przestanku. Wiedząc o jednym kapłanie, w 2 mil od miasta, na imię Anastazym, iż był cnego żywota, a z żoną swoją Teognią, przez 40 lat, nie jako z żoną, ale jako z siostrą, panieństwo jej i czystość swoją tajemnie czcząc, mieszkał, wezbrał się do niego, aby go nawiedził, a z jego się przykładów i rozmów ku lepszemu pobudził. On na ten czas na roli był orząc, a żona jego, gdy przeciw świętemu Bazylemu wyszła, rzekł jej: gdzie jest brat twój, Anastazjus? Ona rzecze: mąż mój jest na roli. I dziwiła się, skąd to wiedział, iż jej był tylo po imieniu, a nie po mieszkaniu mężem. A gdy tymczasem przyszedł Anastazjus, rozkazał mu, aby mszą świętą albo liturgią służył. Bo on kapłan co dzień pościł, okrom soboty i niedzielę, na chlebie i na wodzie tylo przestając. On się wymawiał, mówiąc: starszy młodszemu błogosławić ma, jako jest napisano. A Bazyli święty rzecze: Anastazy, przy innych cnotach twoich miej też posłuszeństwo. A on wnetże posłuchał. I mszą mając, gdy podnosił ożywiające ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, widział Bazyli święty i inni, którzy tego widzenia byli godni, jasność wielką jako ogień, która kapłana onego i wszytek ołtarz obtoczyła. Tak Pan Bóg straszliwe te tajemnice ołtarza naszego, komu raczy, odkrywa. Po mszy, jedząc w domu onego kapłana, pytał go święty Bazyli:
Powiedz mi, proszę cię, jakoś się tak w łasce Bożej ubogacił, a co jest twój za żywot? Odpowie, jam jest, święty ojcze, grzeszny człowiek, poddany podatkom i poborom pospolitym. Mam dwie parze wołów, jedną ja robię na jałmużny i przyjmowanie pielgrzymów, a drugą mój najemnik na pobory. A ta żona moja i na mnie, i na ubogie robi. Rzecze święty Bazylii. Nie zów ją żoną, ale raczej siostrą, jako się wprawdzie znajduje. A powiedz mi inne cnoty twoje. Rzecze. Nic we mnie dobrego nie masz. Wtedy święty Bazylii rzecze. Wstańmy, a oglądajmy twoje gospodarstwo. I gdy przyjdzie do jednej komórki, rzecze. Otwórz tu. A kapłan się pocznie wzbraniać, mówiąc. Nie masz tam nic, ojcze święty, jedno potrzeby domowe. A jam tu, rzecze, dla tych potrzeb przyszedł. Otwórz. Gdy nie chciał, same się drzwi otworzyły i nalazł tam Bazylii święty człowieka dziwnie schorzałego, któremu już niektóre członki trąd srogi był pożarł. A żaden tam o nim okrom gospodarza, a żony jego nie wiedział. Tedy rzecze święty Bazylii, czemuś mi takiego skarbu zataił? Odpowie, bez rozumu jest człowiek, bałem się, aby cię słowem jakim nie obraził. Rzecze Bazylii, dobrze robisz przed Bogiem, Anastazy, ale niechaj ja też tej nocy temu choremu służę. I zamknął się z nim w onej komórce i noc całą, na modlitwie strawiwszy, zleczył onego chorego, którego gdy nazajutrz zdrowego wywiódł, wielkimi głosy wszyscy chwalili Pana Boga. Dziwny to żywot kapłana tego, taką anielską w małżeństwie czystością, która kapłanom własna jest, taką robotą i pracą, takim posłuszeństwem, takim miłosierdziem nad bliźnim, takim zatajeniem dobra czynionego ozdobiony, a nam ku naśladowaniu podany. Dziwny, a Boży mąż i ten święty Bazylii, który innego się cnocie dziwując, a z niej wzory biorąc, samego siebie gorszym czynił. Ale pokora jego cudem wsławiona wielkim go przed Bogiem uczyniła. Za czasu tegoż Walensa, cesarza, Ariani, którzy przedniejszymi u niego urzędniki byli, odjęli kościół katolikom w Nicenie. Wstawił się oto Bazyliusz święty i szedłszy do Carogrodu, wołał na cesarza mówiąc – Cesarzu, cześć i sława królewska jest w sprawiedliwości. Czemuś odjął kościół w Nicenie prawowiernym, a dałeś gi ludziom kacerskiej nauki. Cesarz go poznawszy rzecze – A już fukasz, jakoś zwykł, Bazylii. A tymczasem wystąpi jego kuchmistrz, broniąc rzeczy heretyckiej i coś w języku nie wedle gramatyki wyrzekł. A Bazyliusz święty do niego – Twoja rzecz potrawy przyprawować, nie nauki kościelne. Oto i gramatyki nie umiesz. A cesarz niejako z gniewu rzecze Bazylemu – Już cię czynię sędzią tej rzeczy i list ci daję. A Bazyliusz święty, list wziąwszy rzecze. Jeśli sądowi memu przyganisz, cesarzu, i kościół niech przy Arianiech zostanie, i nas wszystkich z ziemi wywołaj. Tedy do Niceny przyszedłszy Bazyliusz święty opowie obojej stronie, jeżem jest sędzią uczyniony około tego kościoła i taki dekret czynię. Zamknijcie kościół z obu stron, z pilnością, pod pieczęciami obojej strony. Niechajże Ariani 3 dni i 3 nocy modły czynią i to u swego Boga uproszą, aby się im same wrota kościelne otworzyły. Co jeśli będzie? Kościół przy nich zostanie na wieki. A my, katolicy, jedną noc na modlitwie strawim i pójdziemy do kościoła z litaniami. Jeśli się nam wrota i zamki same otworzą, nasz jest kościół, a prawa do niego Ariani nie mają. Przyjęli Arianowie dekret. Lecz katolikom, których kościół własny był, krzywda się zdała, pewną rzecz na niepewne wywody przywodzić.
Kazał im być dobrej nadzieje, Bazyliusz Święty. Nie śpiąc i wołając 3 dni Arianowie i w przysionku kościelnym u drzwi leżąc, a darmo krzycząc, z hańbą przestać i dnia 3 odejść i sami się potępić musieli, jako oni prorocy Baalowi, którym tedy podobną gadkę zadał prorok Heliasz. Przyjdzie dzień katolicki. Wywiedzie Bazyliusz Święty lud wszytek wierny z żonami i z dziećmi przed miasto do kościoła świętego Diomeda. I tam rano, jutrznią odprawiwszy, z procesją i z litaniami przez miasto szedł do onego kościoła, śpiewając, a wołając: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Gdy przyszli do przysionku kościelnego, zawoła na lud święty biskup: Wznieście ręce i serca w niebo i wołajcie z przewłokiem Kyrie eleison. Co gdy uczynili, przeżegnał je i kazał milczeć. Potem 3 krzyże na drzwi włożył, mówiąc: Błogosławiony Bóg chrześcijański na wieki wieków. A ludzie rzekli: Amen. Zatem wnet z trzaskiem, mocą świętej modlitwy, drzwi się otworzą, zapory i zamki odpadną i tak jako od wielkiego wiatru, aż się o ściany wrota uderzą. Tedy onem pieśń wielki pasterz z psalmu zaczął: Otwórzcie, książęta, wrota swoje i podnieście się brany wieczne, a w nidzie Pan chwały. Wszedłszy tedy wszyscy, mszej świętą, którą Bazyliusz służył, ofiarę Panu Bogu uczynili, temu, który nie daje w hańbę tych, którzy mu dufają. Tym cudem niektórzy z Arianów do kościoła katolickiego przyłączeni są. A cesarz Walens to słysząc, acz sektę ariańską sobie już był obrzydził, wszakże przez ślepotę serca swego katolikiem wiernym nie był i rychło potem na wojnie zginął. Ciężka, a straszliwa i nieużyta jest ślepota kacerska, z której do powstania i cuda Boże nie podźwigną. I daleko im trudniej powstać, aniżeli poganom, którzy jeszcze o wolej Bożej tak dowodnie nie wiedzą. A im się dłużej natchnieniu Ducha Świętego sprzeciwiają, tym więcej kwoli uporowi swemu twardzieją. Na koniec je Pan Bóg jako naczynie gniewu swego porzuca, iż gdy się upamiętać chcą, przerozpacz i zamknienie do nawrócenia drogi przyjść k temu nie mogą. Żyd jeden był w Cezarejej, Józef, wielki lekarz, który mógł z pulsu przed kilką dni czas i godzinę śmierci choremu opowiedzieć. Ku temu bardzo był skłonny święty Bazyliusz, iż w Duchu Bożym widział, iż między wiernymi niekiedy poczytan być miał. I rad z nim często o wierze świętej mówił, ukazując mu drogę zbawienną. Lecz gdy przestać nie chciał na tym, śmiele mu rzekł: Nie umrę, aż cię swoją ręką ochrzczę. Przybliżył się też koniec świętego Bazylego i przeniesienie jego na on żywot bez śmierci. Przyzwać każe onego Żyda lekarza, spyta go o zdrowie swoje. Pomacawszy pulsu, rzecze do stojących: Gotujcie pogrzeb, bo już prawie kona. Usłyszał święty Bazyliusz i powiedział mu: Nie wiesz, co mówisz. On rzekł: Wierz mi, Panie, iż słońce nie zajdzie, a ty umrzesz. Rzecze święty Bazyliusz: Jeśli do jutra żyw będę, co przepadniesz? Gardło niech tracę, odpowie. Nie trać, rzecze święty Bazyliusz, gardła. Żyw Chrystusowi, a umrzyj grzechowi. Zrozumiał Żyd, iż mu o chrzest mówił. I poprzysiągł zostać chrześcijaninem, jeśli by do jutra żyw był został. Prosił święty Bazyliusz Pana Boga, aby mu dla pozyskania onej duszy żywota przewlec raczył. Przewlókł. Przyjdzie Żyd nazajutrz, żywego najdzie i upadnie do nóg jego mówiąc: Wielki jest Bóg chrześcijański, proszę, każ mnie rychło ochrzcić,
a znak Krzyża Świętego na mnie włożyć. Rzecze: ja sam swą ręką chrzest ci święty dam. Tak uczynił. Nadbieg przyrodzony porwie się z łóżka i ubierze, do kościoła idzie, ochrzci onego Żyda ze wszystkim domem jego i służbę, to jest mszą świętą, uczynił i kazanie, na którym owce swoje pożegnał, nowego chrześcijanina im zalecając, a z płaczem ich ku dobremu żywotu i służbie Bożej upominając, przed wieczorem dnia onego, to jest pierwszego dnia stycznia, Bogu ducha oddał, roku pańskiego 378. Na biskupstwie lat 8 przeżył, zawżdy chorobami zjęty, z którym, królując wiecznie, za nas się grzeszne, jako o nim pisze nas Jan Zenus, modli, abyśmy uczestnicy byli widzenia Boga w Trójcy Jedynego, któremu cześć i sława na wieki. Amen. Obrok duchowny z żywota świętego Bazyliusza. Obacz, jako ten szkołę teologii i nauki chrześcijańskiej zaczął. Będąc wielce uczonym filozofem, do Pisma Świętego rozumienia ważyć się nie śmiał, aż się pierwej przeczyścił i oczy rozumu swego otarł. Czymże? Dobrowolnym ubóstwem i wzgardą świata wszystkiego, ostrym żywotem, postami i ciała trudzeniem, porzuceniem sławy ludzkiej, poddaństwem pod rząd i naukę i rozumienie starszych doktorów chrześcijańskich, pielgrzymowaniem do grobu Bożego i innymi przyprawami. A nowi ci teologowie sektarscy, jako do tej wysokiej nauki i rozumienia takich tajemnic przystępują? Oni z surowością żywota, a ci z rozkoszami. Oni z posłuszeństwem, a ci z swawolą i rozumki swemi. Oni z ubóstwem dobrowolnym, a ci z dobrym mieniem, które z teologii zyskować chcą. Przetoż oni tajemnice Boże głębokie czerpali, a ci w nich co dalej tym więcej ślepieją i w grube błędy upadają. Po drugie, źle i bez wstydu z pielgrzymowania na miejsce święte śmieją się heretykowie. Potępia ich taka starożytność, taka mądrość i świątobliwość ludzi tych. Po trzecie, na wielu miejsc innych czytać tu będziesz, jako cudami swemi Pan Bóg prawdziwej obecności ciała swego Najświętszego w sakramencie wspierać raczył, gdy tego była potrzeba. Ty bez cudów wiesz, abyś miał ono błogosławieństwo, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Po czwarte, niedoznana nigdy rzecz jest, aby kiedy heretykowie i odszczepieńcy prawdziwe jakie cudo uczynili na podparcie prawdy swej. I to jest znak wielki fałszu ich, którego Pan Bóg nigdy nie pomaga. I dzisiejsi sektarze jednego najmniejszego mistrzów swoich cuda pokazać nie mogą. A to by winni, jako na nową naukę, o której świat nie wiedział. My, na starą wiarę i naukę, już dawno cudami potwierdzoną wstępujemy, przetośmy wspierać jej już cudami nie powinni. Nauka Bazyliusza Świętego o tych artykułach, na które heretycy biją. Naprzód, Bazylii Święty wielkim był nieprzyjacielem heretyckiej ariańskiej nauce i innym sektom, które z niej poszły. Wielkie prześladowanie od nich cierpiał, wyznawając zawsze wiarę nierozdzielnej Trójce Świętej i jednoistność Syna z Ojcem, o prawdziwe się bóstwo Chrystusowe wszędzie zastawiając. Tą nauką wszystkie księgi swoje napełnił. Na którym koncylium w Carogrodzie Macedoniusza patriarchę tegoż miasta z innymi Ojcy Świętymi potępił, który Ducha Świętego za Boga mieć nie chciał. I księgi o prawym bóstwie Ducha Świętego napisał przeciw Eunomiuszowi, tego to Macedoniusza uczniowi.
O pochodzeniu Ducha Świętego tak mówi w Księgach Trzecich przeciw Eunomiuszowi. Duch Święty, powiada, ma od Syna bytność, albo, jako starszy Słowacy przełożyli, jestestwo. I na drugim miejscu, jako sami Grekowie na ósmym zborze przywodzą, od Syna, powiada, Duch Święty jestestwo ma, od Niego bierze i opowiada nam. Gdy tedy, mówi Bazylii Święty, iż esse, albo jestestwo, ma Duch Święty od Syna, krom wątpienia pochodzi i od Syna, tak jako od Ojca. W sakramencie przenajświętszym prawdziwe ciało Pana naszego być wyznawał, tak mówiąc. Sermone secunda de baptismo, capitulum tertium. Jeśli, prawi, takie pogróżki były na te w Starym Zakonie, którzy do tych świętości przystępowali, które ludzie poświęcają, a o tym, co trzymać, który ku tak wielkiej tajemnicy nierozmyślnie przystępuje. Bo im to jest większe, jako sam Pan mówi, aniżeli Kościół, tym cięższa i straszliwsza jest rzecz w nieczystości dusznej dotykać się nieprzystojnie ciała Chrystusowego, niżli przystępować do skopów i do cielców. I niżej. Jeśli w nieczystości tylko zakonnej będący tak straszliwy sąd odnosi, daleko więcej ten, który w grzechu będąc, śmie się ciała Pańskiego dotykać, cięższy sobie sąd przywodzi. Trzyma też, iż tenże przenajświętszy sakrament jest nam nowego zakonu ofiarą, gdy tak we mszej, albo w liturgii jej, którą sam słowy i modlitwami swemi ozdobił, mówi. Niech się staniem godni, Panie, ofiarować Tobie tę rozumną, na sakrament ukazując, i bezkrewną ofiarę za grzechy nasze i za ludzką niewiadomość. O ceremoniach mszej świętej i modlitwach przy niej rozumiał, iż je Kościół Boży z Ducha Świętego sprawy stawić i odmienić wedle czasu i ludzkiego nabożeństwa i krajów rozmaitych może. Bo by był nigdy sam się pisać i stawić takich ceremonii i modlitw nie ważył. Ma tę wolność Kościół Chrystusów i Ewangelia, aby obrządki i obchody kościelne ustawiczne i uroczyste wedle potrzeby narodów, stron i czasów stanowił i odmieniał. Nie jako w Starym Zakonie, w którym onym grubym a cielesnym ludziom wszystkie ceremonie Mojżesz opisał, iż odmienić nic i przydać nie mogli. Lecz w Nowym, Kościół zachowując istotę sakramentów, od samego Chrystusa postanowionych, ceremonie około nich odmienia wedle potrzeby, jako to na mszej świętej i ofierze ciała i krwi Bożej dobrze znać, także około chrztu i innych sakramentów. Inne są obrządki i ceremonie łacińskiego, inne greckiego, inne indiańskiego, inne ormiańskiego kościoła. I między samymi Greki inne od Chryzostoma, inne od Bazylego idące. I w rzymskim także kościele inne mediolańskie Ambrożego Świętego, inne przy papieskiej, inne przy biskupiej mszej. Taką różnością nie czyni się nowa msza, ani się jej istota odmienia, ale się raczej zdobi i majestat jej krasi. I chwała tych nieogarnionych tajemnic Chrystusowych takimi ceremoniami, jako murami i wałmi, od nieuczciwości i wzgardy spospolitowania ludzkiego, zachowywa się i broni. Stąd obacz, cny czytelniku, jako jest próżna, a nierozumna mowa tych dzisiejszych odstępników, którzy ten fałsz twierdzić śmieją, iż papieżowie mszą wymyślili, przeto iż jeden przy niej introit, drugi gloria in excelsis, drugi kyrie eleison, drugi alleluja, prozy, etc. śpiewać i czytać kazał. Baczny każdy rozumieć może taką potwarz, iż nie na tym, co święci papieżowie, Chryzostom, Bazylii i inni, którzy przy mszej śpiewać i czytać, jakie słowa i ceremonie chować kazali, fundamenta mszej świętej stoją, ale raczej na ofierze, którą sam Chrystus jako kapłan wedle porządku Melchisedecha
na ostatniej wieczerzy ustawił i na obecności prawej ciała i krwi Chrystusowej na ołtarzu, które on ofiarować na żywą pamiątkę swoich dobrodziejstw apostołom i ich potomkom rozkazał, co on sam wszechmocnością swoją sprawuje, jako Pan i prawy Bóg nasz. O dwu albo jednej osobie w tym sakramencie strony brania i używania, nie strony ofiarowania, tak trzymał Bazylii Święty, iż to jedna rzecz jest, albo pod obiema, albo pod jedną używać, tym, którzy nie ofiarują wedle zwyczaju i postanowienia kościelnego. Bo sam Bazylii dla chorych i dla samego siebie, jako tenże Amfilochius w jego żywocie pisze, ten sakrament pod jedną osobą chleba chował. A chorym także zbawienia potrzeba. I owszem, pilniej im się bliżej do śmierci przybliżają. Kto czyta stare dzieje kościelne, albo baczenie jakie ma, poznać może, iż używanie pod jedną osobą sakramentu człowieku pospolitemu starsze jest i pierwsze, aniżeli pod dwiema. Bo sam Pan Chrystus dwiema uczniom pod jedną osobą dał w Emaus, jako twierdzą łacińscy doktorowie Augustyn i Beda, i greccy, Chryzostom i Teofilaktus, i inni. A w Jeruzalem, gdzie naprzód Kościół używać tego sakramentu począł, za apostołów pod jedną osobą chleba wszyscy brali, z czego się znać może, iż ten miał wolność Kościół jeszcze od apostołów, albo pod jedną, albo pod obiema, wedle ludzi, stron i potrzeby, dawać ten sakrament nieofiarującym. A teraz już jest od Kościoła uchwalony i potwierdzony starowieczny zwyczaj, aby pospolity człowiek pod jedną tylko brał. Na czym wierny każdy, który wyznawa, iż w tym sakramencie całe, prawe, żywe, a nierozdzielne jest Chrystusowe ciało i Chrystus sam przestawać ma. O spowiedzi do ucha mówi Bazyliusz Święty in regulis brevioribus questione ducentesimo octogesimo octavo. Potrzeba jest, powiada, abyśmy się tych grzechów spowiadali, którym szafunek tajemnic Bożych zlecony jest. Bo się tak starodawna znajduje, iż ci, którzy pokutowali, świętym się swoich grzechów spowiadali. I napisano w Ewangelii, iż Janowi Chrzcicielowi spowiadali się grzechów swoich. I w dziejach samych apostołom, od których byli chrzczeni, i na drugim miejscu, ibidem questione ducentesimo vicesimo nono, to się dzieje w spowiedzi, co bywa, gdy kto cielesne wrzody ma, bo się ich nie każdemu zwierza, ale tym tylo, którzy je zleczyć umieją. Tymże sposobem spowiadają się grzechów tym, którzy je uleczyć mogą. O ślubowaniu czystości Panu Bogu tak naucza. Libro de Virginitate. Które, panny, dziewictwo swoje Panu obiecały, a potem zmiękczone rozkoszą cielesną, cudzołożną złość swoją małżeństwem pokryć chcą, nie wiedzą takie, iż żadnym prawem zwane być małżonkami tego nie mogą, z którym się, opuściwszy oblubieńca Chrystusa, z pobudki nieczystej złączyły. I niżej mówi. Niech się nie myli, która od dziewictwa do cielesnych się grzechów skłoniła, bo małżeństwo jej w grzech się obraca. Naprzód, iż do takiego złączenia złośliwy sobie fundament, to jest rozkosz cielesną i szkodliwe przestępstwo założyła. A k temu, iż wolną nie jest, bo mąż jej nie umarł, aby mogła iść za kogo chce, a póki nieśmiertelny mąż żyje, słusznie za cudzołożnicę poczytana jest ta, która dla cielesności śmiertelnego człowieka do łoża pańskiego przypuściła. I na drugim miejscu. Questio fusius explicatis. Questio quartus decimus. Jeśli by ten, który już w towarzystwo braterskie poczytany jest, uczynione śluby albo profesją złamał, tak nań patrzeć mają, jako na tego, który przeciwko Bogu, którego na świadectwo swoich ślubów brał, zgrzeszył.
i któremu się jawnym ślubem obowiązał. O wzywaniu świętych w kazaniu na 40 męczenników tak mówi do ludu. Częstoście się starali, abyście jednego naleźli, co by się za was modlił. A tu ich macie 40, którzy jeden głos modlitwy wypuszczają. Kto tedy jaką doległością jest uciśniony, do tych się niech ucieka. I niżej tak na te święte woła. O pospolici stróże rodzaju ludzkiego, wyborni w pracach towarzysze, modlitw i próśb wierni pomocnicy, posłańcy u Boga możni, et cetera. Iż święci zeszli z świata tego, widzą i wiedzą, co się tu z nami na ziemi dzieje, tak mówi. Libro de Virginitate. Niech się, prawi, dziewica wstydzi nade wszystko swego oblubieńca, który wszędzie przy niej jest, i Ojca Jego, i Ducha Świętego. A co wszystko wyliczać mam? Niech się wstydzi niezlicznej wielkości aniołów, a z nimi błogosławionych duchów Ojców Świętych, bo z nich żadnego nie masz, który by wszystkiego wszędzie nie widział. Bo acz się oczyma cielesnymi nie widzą, ale oni niecielesnym wzrokiem wszystko znają i pojmują. Tym sposobem, jeśli dziewica taić się przed wielą ich chce, daleko się więcej takich i tak wielkich wstydzić ma, niżli ludzi. O obrazie w liście do Juliana, który list Zbór Siódmy Niceński przywodzi, wyznawam, powiada, wcielenie Syna Bożego i świętą Maryją, Boga Rodzicę, która go wedle ciała urodziła. Przyjmuję święte apostoły, proroki, męczenniki, którzy się za mną Bogu modlą, aby przez ich pośrodkowanie Bóg nasz miłosierny był mi łaskaw i dał mi odpuszczenie grzechów. Przetoż i obrazy ich, a historię czczę i jawnie się im kłaniam, bo to jest od świętych apostołów podanie. O tradycjach, to jest o podanej nauce Chrystusowej okrom Pisma, tak mówi. Libro de Spiritu Sancto, Capitulum, Vicesimum, Septimum. Nauki, których Kościół Święty uczy, jedne mamy z Pisma, a drugieśmy od apostołów z podania tajemnego wzięli. Oboje jednako moc mają do pobożności. Ani się tym sprzeciwić może, by dobrze mało był świadomy praw kościelnych. Poświęcamy wodę do chrztu i olej pomazania i tego, który chrzest bierze, a gdzie to jest w Piśmie? Izali to nie jest z tajemnego podania, pomazania oleju, a gdzie które Pismo nauczyło? A troje oblanie kto podał? I inne, co się przy chrzcie dzieje, jako zarzekać się szatana i aniołów jego, z którego jest Pisma. Izali nie z nauki, której ojcowie nasi dwornych i próżnujących do niej nie przypuszczając, milczeniem dochowali. A to pięknie, bo wiedzieli, iż uczciwość tajemnic milczeniem się zachowuje. Bo na co się i patrzeć niechrzczonym nie godzi, nie przystało, aby o tym nauka jawnie pisana była. Zwierzchność kościoła rzymskiego nad innymi kościoły wszytkiemi znał Bazylii Święty. Tak pisze w liście 52 do Atanazego. Zdało mi się przystojno, aby się pisało do rzymskiego biskupa, żeby się przypatrzył temu, co się tu dzieje, a o tym radził. A iż trudno, aby którzy za pospolitym synodalskim dekretem stamtąd byli posłani, on swojej mocy w tej sprawie niech użyje i męże obierze, którzy by dróg ciężkości wytrwali, a sposobni byli, żeby z łaskawością i umiejętnością tych naprostowali, którzy u nas krzywi są. O wykładaniu Pisma Świętego rozumiał Bazylii Święty, iż jest Pismo Święte trudne, a wykładać go nikt i na mędrszy swą głową nie ma, ale się na rozumienie tych oglądać w nim trzeba, którzy od apostołów idąc klucz do jego rozumienia wzięli. Bo tak o nim pisze Rufinus w Historii Kościelnej. Libro secundo. Capitulo nono.
Gdy, powiada Bazyliusz i Grzegorz Nazianzenus, greckie nauki opuścili, a do Pisma się Świętego udali, rozumienia Pisma nie z własnego rozsądku, ale z Pisma starszych przodków i z ich poważności naśladowali, o których wiedzieli, iż też oni z sukcesjej, albo ze wstępowania apostolskiego, obyczaj rozumienia wzięli. Tać jest nauka tak starego i świętego doktora, której Kościół Święty Rzymski od apostołów wziętej dochował i dziś przy niej mocnie stoi.